Witajcie, moi drodzy, witam was ponownie na kanale Archeolog w Szpilkach. Moi drodzy, ze względu na to, jak zareagowaliście ostatnio na ostatni film, mam na myśli insygnia królewskie, nie było innego wyjścia, jak nie zaprosić ponownie miłego gościa na kanał. Dzisiaj, moi drodzy, będzie film inny. To będzie film, który pierwszy raz właściwie będzie na kanale. Mam nadzieję, że tematyka wam przypadnie do gustu. Mianowicie, z tego co widzicie, znajduje się na cmentarzu żydowskim. Nie wiem jak wy. Ja osobiście wokół mojego miejsca zamieszkania, wokół, mam kilka cmentarzy żydowskich. Natomiast muszę wam powiedzieć, że gdybym nie była etnologiem, to pewne kwestie z kultury hebrajskiej, w ogóle z kultury żydowskiej, byłyby mi obce. Natomiast tak naprawdę nie znam się na tym zupełnie. Dlatego dzisiaj, moi drodzy, w związku z tym, że zostawiliście 3 miliony komentarzy o treści Kamil, no musicie powitać ponownie na kanale szanownego pana dyrektora Kamila Bogusza, pana dyrektora Muzeum w Chrzanowie, który to uczyni nam dzisiaj ten honor, że... Dzień dobry, panie Kamilu. Witam serdecznie, pani Kasiu, witam was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Że oprowadzi nas dzisiaj po cmentarzu żydowskim i dowiemy się i wy skonfrontujecie swoją wiedzę z tym, co wy właściwie wiecie o cmentarzach żydowskich. Jeszcze ku przypomnieniu, moi drodzy, zostawiajcie łapkę w górę, bo tylko dzięki temu film będzie się mógł nieść dalej i będzie mogła zobaczyć go szersza publiczność. Pamiętajcie też o tym, że 70% z was nie subskrybuje kanału Archeolog w Szpilkach. Tak dzieje się na większości kanałów YouTube, a my chcemy to zmienić. Dokładnie. Zatem, moi drodzy, jak to bywa, oddaję tutaj głos panu Kamilowi i pan Kamil opowie wam o tajemnicach tego cmentarza. Proszę zaczynać, panie Kamilu. O Boże, nie wiem, czy YouTube nas puści, bo tutaj moglibyśmy naprawdę wiele, wiele godzin spacerować. Szczególnie w tym jesieni. To o każdej porze roku jest pięknie. Naprawdę jest pięknie. Jeżeli cmentarze mogą być piękne, ten cmentarz jest rzeczywiście piękny. Natomiast jesteśmy na nowszej części tak naprawdę cmentarza, założonej w XIX wieku. Ta najstarsza, XVIII-wieczna część, która powstała w połowie XVIII wieku, znajdowała się za tym murem i pod tą drogą, którą dzisiaj można tutaj dojechać. Tą drogę wytyczyli Niemcy podczas II wojny światowej i oni zlikwidowali tą najstarszą część cmentarza. Więc ten zieleniec, jeżeli tutaj przyjedziecie, do czego was bardzo serdecznie zachęcam, przyjedziecie, to pomiędzy stacją benzynową, a murem cmentarza jest najstarsza część cmentarza żydowskiego w Chrzanowie. Niestety nie zachowana, niemniej mamy trochę informacji na ten temat. Jakie jest datowanie tego cmentarza? Tamtego najstarszego? Tak. Już w 1759 mamy informację, że Żydzi w Chrzanowie nie powinni rozszerzać swojego cmentarza. Więc jeżeli mamy właśnie z końca lat 50. XVIII wieku, że nie powinni rozszerzać, to znaczy, że ten cmentarz już istniał. Mamy do tego jeszcze mapy z początku XIX wieku, a także i przez cały XIX i XX wiek, gdzie ta najstarsza część jest zaznaczona. Sukcesywnie oczywiście w kulturze i w tradycji żydowskiej nie przekopuje się grobów. Nie ma czegoś takiego, tak jak na to, co jest znane katolikom, że są wielkie grobowce i tam można swoich najbliższych dokładać, składać ich doczesne szczątki. Nie przekopuje się grobów. Nie, grób należy w całości do zmarłego. Mówiąc w całości, to mówię na tym na przykład przykładzie. Na przykładzie, to jest autologia, dobrze, ale mamy prawda, tutaj macewę, czyli nagrobek. Tutaj jest ta osoba złożona, ale jeżeli rosło tutaj drzewo, to drzewo też należy do grobu, też należy do tego zmarłego. I to jest bardzo charakterystyczne, że tutaj grobów się nie przekopuje. Co najwyżej jest to stosowane, że się nadsypuje ziemię, ale to już jest inny grób. Tak. Ale to dopiero jak się wykorzysta całe miejsce i to jest w bardzo szczególnych przypadkach, musi do tego wyrazić zgodę, muszą poszczególne instytucje, poszczególne gminy wyznaniowe, więc to jest bardzo skomplikowana rzecz. Podstawowa informacja, że grób należy do zmarłego w całości, więc tutaj bardzo też czasami ciężko jest niektóre rzeczy
zadbać, jeżeli jest przez ileś dekad cmentarz zaniedbany, tak jak miało to miejsce tutaj na cmentarzu w Chrzanowie, że praktycznie od II wojny światowej nie miał ten cmentarz swojego opiekuna. Część cmentarza tego nowego została zabrana pod drogę już w okresie PRL-u. Tak, czyli tą drogę Niemcy, a tutaj tą część po mojej lewej stronie, to część tego cmentarza zabrano podczas rozszerzania drogi w okresie PRL-u. Niemniej na tym cmentarzu, w tych granicach 1,7 hektara powierzchni, mamy ponad 3600 macew. Jest to naprawdę bardzo dużo i najstarsza pochodzi z roku 1802 i jest zaraz tutaj przy wejściu. I ona jest o tyle też charakterystyczna, to jest właśnie ta macewa. O tyle charakterystyczna, że wszystkie są zwrócone tym licem w kierunku wschodnim, bo tak składano Żydów zmarłych, że twarz jest w kierunku wschodu, bo stamtąd ma przyjść Mesjasz. Więc ta macewa prawdopodobnie nie pochodzi z tej części cmentarza, tylko z tej starszej i jakimś cudem zachowała się i została w tym miejscu postawiona. Jeżeli przejdziemy sobie dalej, to możecie zobaczyć taki charakterystyczny jeden budynek, tylko oddali drugi. Tak. To są ohele. Ohel z hebrajskiego to namiot. I wznosi się te namioty, te ohele nad grobami wybitnych osób. W naszym przypadku rabinów. Spotykamy też ohele cadyków. W naszym konkretnym przypadku ten pierwszy ohel, do którego sobie za chwilkę wejdziemy, jest poświęcony rodzinie Bochnerów. I tutaj jest złożony Szlomo Bochner, Salomon Bochner, uczeń Elimelecha z Leżajska. Bardzo wybitnej postaci, autora wielu też książek o tematyce właśnie religijnej żydowskiej. Poczekajcie, bo nie wiem, gdzie ja klucze włożyłem. Mam klucze, dobrze. Ja sobie pozwolę wam powiedzieć, moi drodzy, że to jest tak naprawdę drugie spotkanie na kanale właśnie z tematyką cmentarzy żydowskich. Może pamiętacie filmik, który puściłam wam około 2 miesiące temu, kiedy to prowadziłam badania archeologiczne na terenie, który sąsiadował z cmentarzem żydowskim. Ja wam podlinkuję ten film i jeżeli ktoś nie widział, to możecie zobaczyć. Dobra. Już otwarte i zapraszam. I co ciekawe, może troszeczkę podejdę bliżej, bo może być pogłos. Zeszliśmy po schodkach na dół i jesteśmy teraz tak naprawdę na poziomie XIX-wiecznym. To widać, jak się, prawda, teren ziemi podniósł. Tak. Bo tutaj mamy groby właśnie Salomona Bochnera i jego synów. Zachowała się jedna macewa, właśnie Salomona Bochnera. I to jest bardzo charakterystyczny układ dla tych macew, dla nagrobków żydowskich. Mamy tutaj błogosławionej pamięci, i te dwa znaki oznaczają, że błogosławionej pamięci mężczyzna. To można sobie łatwo zapamiętać, jeżeli ktoś nie zna hebrajskiego. I potem następuje opis, który sławi też czyny tej osoby, określa jej charakter, określa, jakim człowiekiem dana osoba była. I jest informacja, oczywiście słowna, w którym roku dana osoba zmarła. No i jest oczywiście Szlomo, czyli imię tegoż naszego zmarłego. Ale co ciekawe, zwróćcie uwagę, nawet jeżeli nie znacie hebrajskiego, ja osobiście też nie znam, przyznam szczerze, bazuję na wiedzy specjalistów, ale zobaczcie, ta literka, ta i ta, to są te same literki, które rozpoczynają wersy tego opisu o zmarłej osobie. I bardzo często tutaj na tym cmentarzu i na wielu innych cmentarzach żydowskich, właśnie, które swoimi korzeniami sięgają XIX wieku, a tak mamy w tym przypadku, że te macewy XIX-wieczne są bardzo dobrze zachowane, możecie zobaczyć właśnie, że mamy imię dwa razy powtórzone w formie akrostychu. To jest coś fenomenalnego. No i tutaj na samym końcu, że ich życie zostało związane w węzełku życia, że to całe ich życie. Jest to cytat z pierwszej księgi Salomona. I tutaj też mamy różnego rodzaju teksty religijne z Pisma Świętego. O wiele bardziej bogaty pod względem ikonograficznym ujętym na macewach jest
jest Ochel Halberstamów, do którego teraz spacerkiem się udamy, ale dlatego spacerkiem, że będę chciał Wam pokazać lewiatany, wiewiórki, lwy, jelenie i inne jeszcze zwierzęta, czy inną symbolikę zachowaną właśnie na pozostałych macewach. No to idziemy. To co, to idziemy dalej? Tak. Mimo na przykład, że jak widzicie, że ta macewa jest zwrócona licem w drugą stronę, to tutaj jest ta komora grobowa, nazwijmy. Ta tumba ma tylko wzmacniać tak naprawdę tą macewę, żeby się nie wywróciła. Ona ma szary kolor, bo to jest marmur dębnicki. Ten, który pięknie na czarno wręcz świeci w kościołach, które widzimy, ale na zewnątrz on jest poddawany wielkiej erozji i jest taki szary. Ale jak sobie przejdziemy... A te kamienie, to ja słyszałam, i może się mylę, że to jest wyraz pamięci, tak? Dokładnie tak, bo w tradycji, w kulturze żydowskiej nie można uczcić kogoś zmarłego zabijając coś żywego, czyli ucinając kwiaty, przynosząc kwiaty. Kamienie są martwe z natury rzeczy, więc żeby oddać hołd, to możemy zapalić świeczkę i takie świeczki się też tutaj palą, ale położyć kamień. Jest to właśnie taka, no też piękna tradycja, żeby uczcić kogoś zmarłego, nie zabijając. Jeżeli sobie przejdziemy, zobaczcie na tą piękną symbolikę. Mamy lwy, mamy czaplę z wężem, mamy koronę tory i cały też ten wyrzeźbiony tekst. Więc tutaj z każdej strony możemy obchodzić te macewy. Tu również mamy coś fenomenalnego w formie plecionki, ale jest to też korona tory. Tutaj tak samo, ale jest podtrzymywana przez lwy. Lwy pokolenie Lewiego, pokolenie Lewitów, tych, którzy byli od nalewania wody. Zobaczymy tutaj dzbanki, jak ktoś wleje, nalewa wodę, żeby odmyć. Tu, Pani Kasiu, jak Pani myśli, co to jest za zwierz? Leopard. Blisko? Podobny początek. To są lewiatany. Lewiatany. Pół lew, pół ryba, prawda? Te stworzenia. A ja jako archeolog, wiecie, klasyczny, no to oczywiście skierowanie ku Grecji. Czemu? Dokładnie. Nie wiem. Ale bardzo dobrze, więc mamy tego typu na przykład tutaj nagrobki. Niektóre nagrobki były polichromowane, co za chwilkę postaram się pokazać. Tylko a czy był jakiś wzór tworzenia macew, co na niej musi być, a co na niej może być? Imię, to przede wszystkim. Dobrze, jak są przynajmniej dwa zdania o tej zmarłej osobie, jaka była. Zazwyczaj to była dobra, pobożna kobieta, dobry mężczyzna. Jeżeli to był cadyk, jeżeli to była osoba uczona w piśmie, no to też jest zawarte na tej macewie. A właśnie w XIX wieku, te z XIX wieku też są pięknie zdobione. Nie mówię, że wcześniejsze nie były, ale te z XIX wieku mamy najszerszy przykład. I zobaczcie, to jest oryginalna polichromia, zachowana oczywiście, zakonserwowana. Mamy tą koronę tory, mamy te dwa jelenie, no i tekst niestety we fragmencie tylko zachowany, niemniej jest. I czasami po tych kilku fragmentach liter udaje się rozpoznać, kim była ta osoba. A w Chrzanowie mamy jeszcze niezwykłą sytuację, że ksiądz proboszcz w XIX wieku był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego, więc do roku 1856, dopóki Kachał Chrzanowski nie stworzył własnych ksiąg, wszystkie śluby, wszystkie zgony, wszystkie narodziny były rejestrowane u księdza proboszcza i mamy je zachowane, więc do każdej z tych osób jesteśmy w stanie jeszcze odtworzyć ich historię, gdzie mieszkali, jaki zawód wykonywali, kto pochodził z ich rodziny, skąd oni pochodzili, skąd oni się znaleźli tutaj w Chrzanowie. To jest coś niesamowitego. Tak, widzicie, tu mamy 3600 macew. Tamta część, do której później sobie podejdziemy, powstała już w XX wieku. I co ciekawe, tu są wymieszane, nie są osobno pochowane kobiety, nie są osobno pochowani mężczyźni, natomiast na tej dwudziestowiecznej części widać ewidentną granicę, że osobno jest miejsce dla kobiet, osobno dla mężczyzn. Mamy też tam taką
wyznaczone miejsce, gdzie są pochowane osoby, które w 1939 roku zostały zamordowane przez Niemców, a które uciekały z Chrzanowa w kierunku Trzewini. Zostały potem w grudniu 1939 roku ekshumowane i przywiezione tutaj na ten cmentarz. Jest taki mit, nie wiem czy pani Kasiu słyszała, że Żydzi chowają się na siedząco. A nie, to tego, a chociaż coś mi tak teraz po głowie przeszło. To jest oczywiście wierutna bzdura, wierutne kłamstwo, ale zaraz wyjaśnię, o ostrożnie, bo tak, tutaj taki lesisty troszeczkę teren. Skąd to się wzięło? W tradycji żydowskiej chowa się, przynajmniej się chowało, różnie pod względem sanitarnym może teraz bywać, ale co do zasady chowa się bez trumny. I bardzo szybko po śmierci tak naprawdę. I jeżeli składamy do jamy grobowej ciało, które no jest osoby zmarłej niedawno i weźmiemy tutaj, prawda, pod pachy i tutaj pod kolana i spuszczamy do grobu, no tak, ono się nam naturalnie zegnie. Tak. A jeżeli ktoś nie był w tej tradycji, czyli młode na przykład chłopaki, młode dzieciaki, katolicy, którzy wyglądali i obserwowali, bo to zawsze było coś niezwykłego, coś innego w ich codziennym życiu, żeby zobaczyć pogrzeb żydowski, i wychylali się, prawda, za muru i widzieli, prawda, że kogoś składają do grobu, tak, kto się zgina, prawda, na siedząco. Tak. I stąd powstał ten paskudny mit, że to dlatego, że Żydzi chcą szybciej wstać, kiedy będzie zmartwychwstanie, kiedy Mesjasz przyjdzie. Oczywiście jest to wierutna bzdura, wierutne kłamstwo, legenda, mit, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, poza tym, że rzeczywiście naturalnie nam się ciało zegnie, kiedy składamy daną osobę do grobu. Więc to też tak dementując od razu, bo to też jest związane z tą tradycją żydowską, z tą tradycją, z kulturą pochówków na cmentarzu żydowskim. I zbliżamy się właśnie do Ohelu numer 2, Ohelu Halberstamów. I co ciekawe, rodzina rabinacka Halberstamów żyje do dnia dzisiejszego. Udało im się tam chyba jednej czy dwóm osobom przeżyć Shoah, czyli Holokaust, i wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i są dzisiaj rabinami w Nowym Jorku. O. I nawet ponad miesiąc temu mieliśmy przyjemność tutaj Chrzanowi ich gościć. No muszę przyznać, że bardzo często odwiedzają nas wycieczki z zagranicy, aby odwiedzić groby tutaj swoich zmarłych. Oczywiście klucze zawsze udostępniamy i tutaj badamy, znaczy staramy się pokazać im to, co jest zachowane. Już wchodzi. Tutaj jest pochowany Dawid Halberstam razem ze swoimi synami i wnukami. I to jest też miejsce bardzo częstych odwiedzin właśnie Żydów, którzy przyjeżdżają do Polski, którzy odwiedzają Auschwitz, którzy odwiedzają Kraków. Przyjeżdżają specjalnie do Chrzanowa, aby się pomodlić tutaj za swoich zmarłych, żeby złożyć prośbę. No właśnie, miałam pytać. Prośby. Do rabinów, do cadyków, żeby złożyć tutaj swoje prośby. I przygotowaliśmy też z muzeum właśnie takie specjalne skrzyneczki, bo wcześniej to wszystkie te groby były zasypane tymi karteczkami, a żeby to po prostu jakoś schludnie wyglądało i żeby też te osoby, odmawiając kadisz, bo kadisz jest tą modlitwą za zmarłych, mogły tutaj w spokoju się pomodlić. I muszę pani się przyznać, słyszeliśmy pociąg przejeżdżający. Jak to przyjechała grupka właśnie osoby, która zginęła podczas II wojny światowej w Oświęcimiu, ale znaleźliśmy grób ich pradziadków. Stanęliśmy nad tym grobem i no ja się oczywiście odsunąłem, a oni zaczęli odmawiać kadisz, śpiewając ten kadisz, i nagle pociąg towarowy jechał w kierunku Oświęcimia. Ciarki przeszły po plecach, naprawdę. Bo to są te, znaczy to jest ta sama trasa. Wiadomo, tory już zostały tam wyremontowane 5 razy, że to nie są te same szyny, natomiast trasa jest dokładnie ta sama, w kierunku Oświęcimia. No. Chrzanów był włączony do III Rzeszy. Tuż za Trzebinią była granica z Generalnym Gubernatorstwem.
Moja babcia pamięta, jak to pamiętała, bo już niestety nie żyje. Moja babcia pamiętała, opowiadała mi, jak to tutaj w Chrzanowie wyglądało, więc czasami ta historia tak zatacza koło, że staję po 70, po 80 latach z kimś właśnie z rodziny, dawnych mieszkańców naszego miasta wyznania mojżeszowego. Oni się modlą albo rozmawiamy i nagle ten pociąg w kierunku Oświęcimia, to właśnie tak. Te ciarki przychodzą. No na pewno. Też są, mieliśmy ostatnio gości, są kamyczki położone. Tak. I na wielu grobach można to zobaczyć. Na wielu grobach widać właśnie tą pamięć. Dobrze, czyli idziemy dalej. Oczywiście. Moi drodzy, jest już zmierzcha i jest ciemno, ale mam nadzieję, że to doda klimatu temu materiałowi, bo musimy się śpieszyć. Chciałem wam jeszcze pokazać na przykład te dwie ręce. One są w taki charakterystyczny sposób złożone. Jest to błogosławieństwo. Jest tak, to częsty element rzeczywiście. Tak, prawda, że w ten sposób złożone i to jest błogosławieństwo właśnie w religii mojżeszowej. I też taki motyw się pojawia. Pojawia się nam oczywiście menora. Jest menora, tak. Siedmioramienny świecznik. A za chwilkę jeszcze przejdziemy do tej młodszej części, bo pokazałem wam pierwszy pochówek, który należał do dziewczynki, która zmarła w 1802. A za chwilkę wam pokażę najmłodszy pochówek i najmłodszą macewę, która również należy do bardzo młodej dziewczyny, która jest taką, jak to jeden z panów powiedział, w sumie słusznie, spóźnioną ofiarą II wojny światowej. Dobrze. To idźmy. Jeszcze niech nam tutaj proszę opowiadać. Wejdźmy może troszeczkę tak głębiej w te macewy, bo tak będziemy szli w tamtym kierunku. Tak. Też ktoś kiedyś zapytał, a dlaczego macewy, dlaczego te nagrobki żydowskie są tak charakterystycznie zakończone, tak półkoliście? Tak. Odpowiedź jest banalna i dość prosta, bo to jest brama. Jedna z interpretacji mówi, że to jest brama. Czyli przejście. Przejście, tak. I tutaj w Chrzanowie to już spotkałem, jak rozmawiałem z kilkoma rodzinami dawnych mieszkańców właśnie Żydów z Chrzanowa, że jeżeli kogoś pochowano, to stawiano drewnianą tablicę, a dopiero wiorcaj w rocznicę śmierci, rok później stawiano nagrobek. I to też jest bardzo charakterystyczne dla właśnie tej tradycji żydowskiej. I opowiadając o historii Chrzanowa, no nie sposób nie wspomnieć właśnie i nie powiedzieć o historii tej żydowskiej, ale pod względem religijnym, bo znamienita większość tych obywateli wyznania właśnie mojżeszowego czuła się Polakami. To byli Polacy wyznania mojżeszowego. Więc jak opowiadam, to nie mówię, że Polacy i Żydzi, tylko katolicy i Żydzi. Bo te dwie grupy religijne, te dwa wyznania były obecne w naszym mieście. Czy dobrze rozumiem, że to bardziej my jako Polacy zachowywaliśmy różnego rodzaju odrębność od Żydów, a oni nie do końca? Była grupa po prostu Żydów, która się bardzo mocno zasymilowała i oni się właśnie uważali za Polaków. Polaków tylko wyznania mojżeszowego. Pisali po polsku, myśleli po polsku, byli patriotami, byli osobami, które walczyły o naszą niepodległość. A o tym niestety we współczesnym dyskursie bardzo często się zapomina. No właśnie. Bardziej stawia się granice, prawda? Tak, a tutaj powinniśmy budować mosty, z tego samego materiału. Budujmy mosty, a nie budujmy murów. Tak. To jest, myślę, bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne. A zbliżamy się do niezwykłego miejsca, wręcz archeologicznego, bo ten cmentarz dzisiaj jest otoczony murem, który został w 2007 roku, dokładnie w latach 2005-2007, kiedy gmina Chrzanów
łącznie z minami wyznaniowymi żydowskimi oraz przede wszystkim właśnie z panem Halberstamem, rabinem z Nowego Jorku oraz przede wszystkim panem Samuelem Mandelbaumem, przekazali środki finansowe i udało się otworzyć, zabezpieczyć ten cmentarz żydowski. Dlatego no, widać tutaj po to chwilę połamane macewy, które są posklejane. Od tamtego czasu, od 2007 roku, to muzeum w Szanowie dba o to, żeby ten cmentarz był wykoszony, zadbany, żeby był zaopiekowany, żeby miał swojego opiekuna, bo rzeczywiście tutaj są ci obywatele, którzy budowali to miasto przez ileś wieków. Pierwsza rodzina żydowska pojawiła się w Szanowie pod koniec XVI wieku, a ich tragiczna historia, znaczy ich historia jako Żydów po prostu w Szanowie skończyła się tragicznie w 1943 roku, kiedy getto w Szanowie zostało zlikwidowane. A ja słyszałam, nie wiem czy słusznie, bo to też obalamy tutaj mity, po to jest dzisiejszy program, że właściwie Żydzi nie mają takiej potrzeby, żeby dbać o te cmentarze. Czy to jest prawda? I tak, i nie. Bo to wszystko ma powrócić do natury. Z jednej strony. Taka jest w ogóle też idea, bo składamy do ziemi bez trumny i tak dalej, żeby powrócić. Mm-hmm. Prawda? Z prochu powstałeś, etc., etc. To trochę wiadomo z religii katolickiej, ale żeby łatwiej nam to było uświadomić. I rzeczywiście ci bardzo, bardzo, bardzo ortodoksyjni no to pochowają i już nie odwiedzają, bo też wstępując na cmentarz żydowski zaciąga się nieczystość. A muszą być wszyscy przygotowani na przyjście Mesjasza, bo nie wiemy, kiedy ono nastąpi. Z jednej strony nie dba się, bo to powinno się naturalnie, prawda, rozsypać, powrócić do natury. Z drugiej strony są micwy w kulturze żydowskiej, czyli święta. Jedną z największych micw to jest ratowanie świata, które mówi o ratowaniu i zadbaniu o groby, o nagrobki, bo zmarły sam o swój grób nie zadba. Tak. Więc największą przysługę, jaką mu możemy zrobić, to zadbać o jego grób, żeby pamięć też o nim nie zniknęła. A ta archeologiczna rzecz to jest właśnie ten rów, który tutaj powolutku udaje nam się odsłaniać, wygrzebując te nawarstwienia liści, bo to są li tylko i wyłącznie liście, bo kiedyś ten cmentarz nie miał jeszcze tego muru. Jesteśmy w XIX wieku i oddzielony był od pozostałej części rowem. Takim po prostu suchą fosą byśmy nazwali, ale to jest właśnie archeologiczna pozostałość XIX-wieczna. O, no to tak właśnie z czyli tematyki. Jak najbardziej związek z kanałem. Zaraz pokażę ten podział pomiędzy męską a żeńską częścią, bo już jesteśmy na tej części właśnie XX-wiecznej. Już sobie przejdziemy. Mam nadzieję, że nie jest wam, widzowie, za ciemno, ale myślę, że opowieść pana Kamila tu was wznosi i oświetla wam drogę. Mam taką nadzieję. Tutaj jest ta granica. Po lewej stronie mamy pochówki tylko męskie, po prawej tylko żeńskie. Mm-hmm. Jest troszeczkę szerzej, aniżeli tak. Pomiędzy poszczególnymi jest rzędami macew. Jest zauważalna. I to widać też po literkach, które są zachowane. W naszej kulturze jest świętej pamięci. U Żydów jest błogosławionej pamięci. I tu mamy na przykład w języku polskim, i to jest ten ostatni nagrobek, ostatni pochówek, Ruzi Elsner, która zmarła w wieku 19 lat, jak możemy przeczytać, 26 lipca 1945 roku. Zmarła w szpitalu w Szanowie, przeżyła kilka obozów koncentracyjnych, obozów pracy i wycieńczenie organizmu spowodowało, że powróciła do swojego rodzinnego miasta, ale niestety tutaj zakończyła swój żywot. I na naszym cmentarzu, na tych nagrobkach mamy litery hebrajskie, znaczy litery, język hebrajski, język jidysz. Pojawia się niemiecki, pojawia się polski. I daty są czasami zapisane w bardzo znany nam sposób, tak jak tutaj ten 1945, ale też w bardzo charakterystyczny dla kultury żydowskiej sposób 5000 ileś tam. I zaraz wam pokażę i to będzie ostatni punkt, bo troszeczkę zmieszka, a tak jak mówiłem, po naszym cmentarzu można naprawdę godzinami chodzić. No jak się wam spodoba i będzie dużo łapek, to nakręcimy drugi odcinek. Umówmy się tak, jak będzie ponad... Ile?
500, 600, panie Kamilu, pan jest gościem? O! 3600, tyle co Maciek. O, ale... 3600 łapek, to będzie... Nie żartuję, 500, 600 wystarczy, ale 3000 też przyjmiemy. To będzie kolejny odcinek tutaj z opowieścią i wyjaśnieniem tajemnic cmentarzy żydowskich. Ostrożnie, już zbliżamy się do tego ostatniego miejsca. Jak tutaj będziecie na naszym cmentarzu, to zobaczycie też zupełnie nowe macewy ze współczesnych materiałów. One zostały ufundowane przez rodziny w miejscu, gdzie wiemy, że tam był grób danej osoby lub też jako takie symboliczne miejsce pochówku osób, które zginęły w obozach koncentracyjnych. No niestety, taką tragiczną historię mamy. I czy jesteśmy w dobrym miejscu? Tak, jesteśmy w dobrym miejscu. Zobaczcie, najpierw mamy charakterystyczne litery dla kultury żydowskiej. Potem mamy język niemiecki, nawet no, pięknie tutaj kamieniarz to wszystko wyrzeźbił. Jeżeli ktoś zna niemiecki, to sobie odczyta. I zobaczcie dalej. Gestorben am 20 września roku 5689. Tak. W wieku 57 lat. A obok ten nagrobek mamy znowu błogosławionej pamięci i ten drugi znaczek jest właśnie charakterystyczny dla kobiet i mamy już Regina Dekel, z Weberów, urodzona 28 kwietnia 1873, umarła 7 kwietnia 1929, czyli ten zapis, który jest dla nas charakterystyczny, więc tutaj się mieszają ci, którzy są w religii mojżeszowej, ale ortodoksyjnej, ale także tej reformowanej. Tak. No i dobrze. Zatem, moi drodzy, tak jak mówimy, jest już ciemno, zmrok, a my jesteśmy na cmentarzu. Panie Kamilu, mój twarz. Sami swoi, nie ma się czego obawiać. Należy się zmarłych obawiać, tylko żywych. Tak. Zatem, moi drodzy, w tej zmierzchającej atmosferze serdecznie Wam dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Podziękujcie właśnie łapkami panu Kamilowi. No i tak jak mówimy, jeśli będzie ich dużo, no to wtedy wybierzemy się tutaj ponownie, żeby dalej objaśniać Wam tajemnice cmentarzy żydowskich. Trzymajcie się ciepło i pa, pa! Pa, pa, do zobaczenia i dziękuję.